Witajcie kochane, w dzisiejszym filmie pokażę Wam z bliska nasz nowy HG Toper Marianna, czyli pierwszy toper kręcone włosy i grzywka. Zapraszam! HG Toper Marianna, tak jak wszystkie nasze topery, jest zrobiony z włosów naturalnych. Ten toper jest na takiej większej bazie, i z włosów oczywiście naturalnych. Włosy są kręcone i właśnie jest też grzywka. Także dla tych pań, które szukają jakiegoś topera z kręconymi włosami i grzywką, będzie on idealny. Kolor to jest ciemny brąz, ten na filmie. Tutaj widzimy go w świetle dziennym. Włosów jest tutaj dosyć dużo. Przy przedziałku jest, tak jak we wszystkich naszych toperach, imitacja skóry, czyli trzywarstwowa, ta najdroższa baza, żeby po prostu zapewnić Wam dyskrecję i naturalny wygląd. Toper z grzywką ma na pewno tą zaletę, że zamaskuje też zakola. Także na pewno to jest, jeżeli chodzi wam konkretnie o to, jeżeli to jest waszym też problemem, to taki toper może wam się naprawdę spodobać. Długość włosów w tym toperze to jest około 35 cm, ponieważ one są, są wyprostowane, także w skręcie to będzie około 28-30 cm. Tak wygląda baza od spodu, tak jak już mówiłam, mocowana na trzech spinkach, ale my zawsze dosyłamy więcej spinek, także jeżeli potrzebujecie mocniejsze, mocniejszego, żeby się lepiej trzymało, można sobie doszyć dodatkowe spinki bez problemu. Włosów jest tutaj, jak widzicie, dosyć dużo, w tym toperze. Tutaj jest ta imitacja skóry na środku. Wszystkie spineczki są z silikonem, i tak jak już mówiłam, dosyłamy też zapasowe spinki i. Taki woreczek satynowy, w którym ten toper możecie przechowywać. No, tak wygląda ten kolor z bliska. Tutaj też widzicie ten przedziałek z tej imitacji skóry. Wygląda to bardzo naturalnie, czyli nawet z bliska, jak ktoś na Was będzie patrzył, to nie zauważy, że nosicie jakąś dopinkę i toper, ponieważ często właśnie to jest takim pytaniem, zmartwieniem wielu pań. Tutaj widzimy wielkość bazy na tym zdjęciu, czyli na długość ma ona około 13 cm, a na szerokość, zaraz Wam pokażę, na szerokość ma około 11, czyli baza 11 cm na 13 cm. Czyli już nawet tam troszkę większy ubytek, taka baza bez problemu nam zakryje. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, nie wiecie, czy to będzie odpowiedni dla Was produkt, to zawsze możecie do nas zadzwonić na ten numer telefonu. Tutaj klips y, z bliska z silikonem. Taki klips nie niszczy włosów i się dobrze trzyma. Aczkolwiek pamiętajcie, że w takich toperach nie śpimy. Musimy zawsze na noc je ściągać. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Zobaczycie tutaj jeszcze wiele innych filmów, też o pielęgnacji toperów kręconych. Będzie, z kręconymi włosami będzie film, ponieważ je troszkę się inaczej pielęgnuje niż topery z włosami prostymi. Także zapraszam, subskrybuj nasz kanał. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu.